Witajcie w piątym odcinku Zagrajmy w SWOT 4. Jak widzicie, przeszedłem trzecią misję bez was. A dlaczego? Po pierwsze dlatego, że... Właściwie to tylko dlatego, że kiedy nagrywałem, Fraps mi odwalił i środka materiału, który nagrałem, po prostu nie było, a szkoda, bo była po prostu super akcja. Za drugim razem nagrywałem też i też znowu Fraps Frapsowi coś odbiło, więc... Cóż, ujmę to tak, jeżeli teraz Frapsowi coś odwali, to zrobię mu krzywdę, ale przejdźmy już do rzeczy, będę przechodził wiadomo na tą misję trzecią. Wczesnymi godzinami porannymi niejaka Alice Jenkins napadła ze swoją bandą na stację benzynową Quick Full. Alice jest narkomanką na terapii i jest skrajnie niebezpieczna. Co jeszcze? Nie wiadomo, ile dokładnie osób było w środku. Mówi się o trzech pracownikach stacji. Nie wiadomo, ile osób weszło. Ale jest to do kilka osób, 5, 6, 7, może nawet więcej. I mogą być oni uzbrojeni jako pierwszy raz broń automatyczną, czyli tam AK-47, tam MP5. I co tam dalej? Wejście mamy tylko jedno, bo z tyłu. Ja w ogóle przepraszam, że do was tak mówię, ale... Ja po prostu teraz mam chore gardło, boli mnie gardło jak połkami w ogóle. Teraz w ogóle jest jeszcze... przepraszam. Jest za 5-7 rano, w ogóle ja to nagrywam przed szkołą po raz kolejny. Nie wiem czemu mnie chrypka taka dopadła przez to, że głośno, że długo mówię pewno. No ale w ogóle cieszę się, że jak mnie gardło boli, to nagrywam. Przepraszam, musiałem się herbatki napić. Bo tutaj macie te informacje o niej. Tak, tutaj kobieta zgłaszająca napad powiedziała, że uzbrojeni są w krótką broń palną. To jest po części prawda, ale w większości posiadają też shotguny i to właśnie broń długą. Raz dwóch innych uzbrojeń napastników, to już szczyt. No, tutaj macie ich wszystkich, to mi się nie chce ich czytać. 6.15. Zgłoszenie postronnego obserwatora, który zauważył uzbrojoną osobę na stacji Quick Full. Być może doszło do wzięcia zakładników. Informacja przekazana grupie szybkiego reagowania. 6.30. SWOT przybywa na miejsce. Snajperzy na pozycjach. Potwierdzenie objęcia całego terenu obserwacji. W tej misji mamy dwóch snajperów. Jednego, który obserwuje środek sklepu, a drugiego, który patrzy na tylną alejkę za magazynami. 6.45. Negocjatorzy z grupy kryzysowej potwierdzają obecność trzech zakładników i co najmniej trzech uzbrojonych napastników. Grupa szturmowa zebrana. 7.15. Schać strzały. Zapada decyzja o podjęciu szturmu. Szybko ekwipunek. Nie będę brał tej strzelby, bo już raz... A dobra, nie będę, bo po prostu... Na tę misję będzie mi się łatwiej grało z pepperbolem. Dobra, no to gramy. Wcześniej rano mi się szczerze nie chce wstawać. Ale czego się nie robi dla widzów. Adam, this is Central BCC. Multiple SWAT units responding code 3 to CP at Pitkin and Daly. Barricade hostage situation. Dobra, najpierw snajperzy. Dobra, to jest jeden, tu jest drugi. W magazynie nie wiem, czy ktoś jest. Teraz czas tutaj sprawdzić alejkę, bo będę tędy teraz szedł. Dobra. Gold, behind me. Alejka wygląda... Jack, this is Sierra 2. Element has moved out of visual range. Suspect contact. Get back and show me your hands! Drop your weapon! Police! Get down now! I ain't got a weapon, don't shoot! Czyżby on zranił mi któregoś? Nie. Na szczęście miał dosyć sporego zeza. Chodź. Hey, not so tight. Doc, this is entry team. Suspect cuffed and secure for transport.
Wy sprawdźcie tu, ja sprawdzę łazienkę. Dobra, tu ktoś jest. To jest czysto. Dobra. Ołe, co ona tutaj musiała robić, ludzie? Dajcie spokój. This was the worst night. Entry team to talk. Civilian is okay, ready for evac. Roger. We'll come in when it's clear. Dobra, to teraz jest o tyle niebezpiecznie, że tam jakiś gościu wyłaził. Clear it. Go. Stay with me. I'm on point. Copy. On our way. In position. Dobra, ustawcie się. Red team. Get ready on the door. Check it. Blue team. Roger that, sir. Wy stack też. Up and check the lock. Blue team. Copy. It's on open. It. Dobra, wy teraz osłaniacie te Red. Drzwi. Hold ready what you got. Provide cover. Blue. A wy te. Cover that area. A ja sprawdzam sam te i czyszczę tamtą stronę. Zobaczmy, jest tu ktoś? Kurde, nie, no nie widzę. Ale tam są drzwi otwarte, więc... Wolę nie ryzykować. O kurde! Fuck. Fuck. O kurde. O ja pierdzielę. Hands in the air! Get down! Drop your weapon! Get those hands up! Police! On your knees! No tak, to była... Don't shoot! Stay down! To była dosyć niebezpieczna akcja. Entry team to talk. Suspect is secured and ready for transport. Dobrze, że nic innego poważnego mi nie zrobił. Standing by for further reports. Wy macie... Red team. Go. Copy. Wy macie dalej osłaniać te drzwi. In position. Keep it covered. Ja już powiększę na myśle, boję się teraz. Ojoj. Get down! Hands in the air! Drop your weapons! Dobra. Hey, hey! No more nie trouble lubię from me! Akcji. Just the way I like it. Where's my Entry goddamn lawyer? Suspect in custody, ready for pickup. Roger, waiting for you all clear. Pepper Ball jest o tyle właśnie fajny, że można nim strzelać na dalekie odległości. Znaczy, nie, Pepper Ballem można strzelać można strzelać właśnie dookoła siebie. Czy jest bardzo duża możliwość, że trafi się to, co się tam strzelało i co jeszcze? A strzelba natomiast jest bardzo dobra na krótkie odległości. Dobra, najpierw gaz. Use gas. Użyj gazu. No to no, wiedziałem. Tylko mi spróbuj. Check that room. Dobra, czysto. Oh shit. Cops. Police, drop your weapons! No idzie to czyść! Za idioci! Keep clearing. No, co nie w tej chwili? O ty kurde! Chodź tu! Co za idioci! Stay quiet, you. Clear it, move! Ja pierdzielę, co oni robią? Dobra, masz kogo. No nie! Nie, no to jest chore coś. O ty, idźmy stąd. No kurde, boję się go, chodźcie tu noby. Hands up! Police! Get down now! Get down! Hands in the air! Police! Put your hands up! Fall in and stay close. I'll take point. No. Ojej, mogłem też tak to zrobić zamiast się bawić z tym nobem. No kurde, teraz się znaleźli bohaterowie. Co za...
bastard. I don't know what happened. No przynajmniej nie są rane. Idźcie mi stąd. Roger that. Standing by for further reports. Teraz strasznie krzyczycie na ziemię. Są za trzy ludzie. Dobra. Take care of that room. Guess her body and Klein days are over. Move it! Go! 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 No visible threats. Trailers, move in! No. Reynolds, I'm clear. All clear. Clear. Fields, all clear. Czyli można powiedzieć, że... Przepraszam. To właściwie cały sklep ja sam oczyściłem. Dobrze, że ten koleś tamten z zapułkami, co się z nim bawiłem w CS-a, to... The woman, she was crazy. To nie miał broni, to nie miał automata jakiegoś, to byłoby już po mnie. Roger that, the trailer standing by. O, to byłby dobry nawet ten tytuł. Co do tamtego, bo właściwie grałem z tym gościem w CS-a. Cool. Open and bang. Clear it. I'm on it, boss. A mam gazowy za to. Otwórz to. No, świetnie. Już. Ktoś zerwał? Dobra. Zerwał? Nie zerwali. Czyście to. Fajny będzie nazwa. Gramy w CS-a. Odcinek. Jeżeli oczywiście Frapsowi nic nie odwali. O, widzicie, ten też miał kałacha, dobrze mówiłem, z tą bronią automatyczną. Dobrze, że oni mają Zeza. Dobra, że już tutaj chyba... Był cywil z tego, co słyszałem. A nie, dobra, zakułem go już. Czyli musi być ostatni na polu. Dobra, wiecie co, niech... A tu jest, dobra, co na nie będziemy musieli tam łazić. Zobaczymy, czy Fraps to wszystko nagra. Yes, udało się. Wygraliśmy rundę w CS-a, oczywiście ja musiałem zerwać głowę, ale to i tak niewielka... Niewielka kara za przejście tej misji. Oczywiście moi funkcjonariusze znowu okazali się jakże... Pokazali z jak najlepszej strony swój intelekt i oczywiście pomogli mi z tym gościem, z którym grałem w CS-a, tak? To wszystko opisuje moją drużynę, są naprawdę mądrzy, inteligentni, nie wiem jeszcze jacy. Tak na serio będę chyba robił normalnie nowe zapisy na członku mojej drużyny, bo to nie da się z kimś takim grać, z takimi nobami. Nie, no dobra, bez przesady. Zakończyliśmy trzecią misję, więc ja się już z wami żegnam. Do zobaczenia.